Co to jest przedszkole? W przedszkolu można się bawić i tańczyć. W przedszkolu można się uczyć. W przedszkolu są fajne zajęcia. W przedszkolu przychodzą pan do ćwiczeń, pan do tańców i pani do rytmiki. W przedszkolu mam fajnych kolegów. W przedszkolu jest wesoło. W przedszkolu można się śmiać. W przedszkole to jest najfajniejsze miejsce. W przedszkole to drugi dom. Początki parafialnego przedszkola sięgają pierwszych lat istnienia parafii na Niwie. Nowo powstające osiedle i przybywające młode rodziny skłoniły ówczesnego proboszcza księdza Krzysztofa Gołąbka do zorganizowania placówki opiekuńczej dla dzieci. W roku szkolnym 2007-2008 w domu sióstr Felicjanek działała ochronka dla kilkunastu dzieci, zaś od 1 września 2008 roku w zaadaptowanych pomieszczeniach domu parafialnego rozpoczęło działalność parafialne przedszkolenie publiczne imienia świętego Józefa na Niwie. Pierwsza katolicka placówka wychowawcza w Głogowie Małopolskim. Tak rozpoczęła się historia miejsca, które dziś zyskuje nowe oblicze. Przedszkole na Niwie głęboko wpisało się w historię parafii, osiedla i naszego miasta. Przede wszystkim zaś wpisało się w historię kilkuset rodzin oraz dzieci, które spędziły tutaj pierwsze lata swojego życia. Przedszkolne mury i korytarze mogłyby zapewne opowiedzieć niejedną historię sukcesów i porażek, radości i smutków małych gospodarzy tego miejsca. Pierwsze samodzielnie zawiązane sznurowadło, wyrecytowany wierszyk, zaśpiewana piosenka. Pierwsze przyjaźnie i sympatie. W wielu przypadkach o tych sukcesach najpierw wiedziało przedszkole, a dopiero później dowiadywali się rodzice małych zdobywców życia. Niejedna kredka i kartka papieru stały się nośnikami wspomnień i emocji, pierwszych artystycznych doznań w obcowaniu z pięknem i sztuką naszych artystów. Efekty ich prac oświetlone poszukującym wzrokiem dorosłych w niepowtarzalny sposób zdobiły salki, korytarze i tablice ogłoszeń. To właśnie tam młodzi malarze i rysownicy z dumą prezentowali swoje dzieła rodzicom. Nie możemy zapomnieć o muzyce, tak lubianej przez dzieci. Harmonia dźwięków, rytm i melodia wydobywały z małych serc ogrom przeżyć i emocji, wyrażanych w śpiewie i tańcu. Może kiedyś z tych dziecięcych doświadczeń rozbłyśnie gwiazda wspaniałego talentu? Przedszkolne mury zapewne już to wiedzą, ale my musimy jeszcze poczekać. To zresztą nie jedyne pytanie, jakie narodziło się w tym miejscu. Można wręcz powiedzieć, że jednym z symboli każdego przedszkola winien być znak zapytania. Wszak nieodłącznym atrybutem każdego małego odkrywcy jest pytajnik. Nieprzypadkowo chyba kształtem swym przypominający haczyk. Służy on przecież do zdobywania wiedzy, umocowania nowego punktu zaczepienia dziecięcej ciekawości, czy wreszcie intelektualnej gimnastyki małych filozofów, którzy niestrudzenie zafascynowani pytają wciąż: dlaczego? Długo by jeszcze opowiadać, a tymczasem pierwsi absolwenci naszego przedszkola będą niebawem zdawać maturę. Nie tylko oni wzrośli, dojrzało nam osiedle, dojrzała nam parafia, przyszła więc pora, by dojrzało i przedszkole. Z tym zadaniem mierzyć musiał się już nowy duszpasterz na Niwie, ksiądz Stanisław Kamiński, proboszcz od 2014 roku. Plany i pomysły zwiastujące nadchodzące zmiany pojawiały się stopniowo. W kolejnych latach krystalizowała się koncepcja rozbudowy przedszkola, która przybrała ostatecznie formę nowego skrzydła parafialnego budynku. Projekt architektoniczny opracowała pani Krystyna Drost, a generalnym wykonawcą była firma AGBUD Agata i Dariusz Polak. Uzyskane pozwolenia i wykonane prace przygotowawcze na przełomie 2018 i 2019 roku utorowały ostatecznie drogę do rozpoczęcia inwestycji. 2 maja 2019 roku geodeci wytyczyli budynek, a 13 maja rozpoczęto wylewanie fundamentów. Kolejne dni, tygodnie i miesiące przynosiły coraz to nowe zmiany w krajobrazie parafialnego otoczenia.
Realizacja takiej inwestycji wymagała współdziałania wielu osób i podmiotów. W prace budowlane zostały zaangażowane następujące firmy. Wykonanie więźby dachowej i pokrycie blachą firma pana Krzysztofa Czerwonki. Drewno na więźbę dachową dostarczyło Nadleśnictwo Głogów Małopolski. Deski, szalunki, stemple, zakład drzewny Piotr Czapka z Czarnej Sędziszowskiej. Materiały budowlane dostarczyli beton i pustaki firma Solbet Kolbuszowa, stal firma ArcelorMittal Poland, Huta Sędzimira Kraków, styropian firma Styropianex Eugeniusz Bucior z Leżańska, farby, kleje i materiały elewacyjne Grainplast Robert Stefanowski z Rzeszowa. Elementy budowlane kostka, obrzeża, krawężniki, fabryka materiałów budowlanych CJ Blok. Elementy wykończeniowe płytki, panele, kleje firma handlowa BOZ Rzeszów. Projekt konstrukcji stalowych wykonali magister inżynier Paweł Buczek i magister inżynier Urszula Kułak. Zbrojenia wykonała firma pana Janusza Pazdana. Okna wykonała firma Widok z Rzeszowa Rudnej Małej. Stolarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna firma Alures z Boguchwały. Stolarka drzwi wewnętrznych Erkado firma Sembli Jakub Strażewski. Tynki i wylewki wewnętrzne, usługi budowlane Kazimierza Konefała. Elewacja budynku firma Józefa Lisa z Głogowa Małopolskiego. Po ukończeniu zasadniczych prac budowlanych przyszła pora na montaż koniecznych instalacji. Swój ślad w budynku naszego przedszkola zostawili następujący wykonawcy. Projekt oraz wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej i gazowej firma Uniterm, magister inżynier Stanisław Sondej, magister inżynier Bartłomiej Frankiewicz. Projekt instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej firma Kubak, magister inżynier Jakub Kłeczek. Wykonanie instalacji elektrycznej firma KTEL z Rzeszowa. Wyposażenie kuchni zrealizowała firma Bistro Serwis Andrzej Schnauder z Rzeszowa. Wznoszenie ścian wewnętrznych oraz prace wykończeniowe realizowali Józef Lis, Damian Mędrygał, Krzysztof Poźniak, Kazimierz Rokita, Mirosław Stec, Mariusz Stec, Dariusz Stec i Zbigniew Zając. Prace przy porządkowaniu obejścia oraz ułożenie chodników, tarasów i podjazdów wykonała firma Krzysztofa Banasia. Nad całością prac czuwali kierownicy budowy magister inżynier Kamil Kopczyk oraz magister inżynier Krzysztof Stępień. Sprawy nadzoru budowlanego realizowali magister inżynier Anna Mazur i magister inżynier Wojciech Polak. Ukoronowanie tych prac stanowi dzień 17 grudnia 2022 roku, kiedy to nowy budynek został poświęcony i uroczyście otwarty przez księdza biskupa Jana Wątrobę i zaproszonych gości. Od tej chwili nasze przedszkole zyskało nowe oblicze jako Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze dla Dzieci w Głogowie Małopolskim, żłobek i przedszkole parafialne imienia świętego Józefa. Otwiera się dziś przed nami nowy etap edukacji, wychowania i duszpasterstwa na Niwie. Mamy nowoczesne, bezpieczne i przyjazne dziecku miejsce, w którym chcemy zapisywać kolejne dzieje sukcesów i porażek, radości i smutków, odkryć i uśmiechów naszych podopiecznych. Naszym opiekunem i wzorem opiekuna wychowawcy jest sam święty Józef, człowiek wybrany przez Boga i dany Synowi Bożemu na pierwsze, najważniejsze lata ludzkiego życia. On doskonale wypełnił już wtedy to zadanie, które później wyrażą słowa Chrystusa. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.